Czy ja rozmawiam ze świadkiem Jehowy? No bo tam trąbią w telewizji, w radiu, że te bomby spadły, to już jest ten Armagedon, bo wy stoicie, to się zaczęło teraz. No tak, bo ja nie idę na wojnę, bo Chrystus nie kazał, bo kto mieczem walczy, jak to będzie strzelał, to będzie zamordowany, tak? Bo świadkowie na wojnę nie idą. Ja bym chciał właśnie nie iść na wojnę. Nie dać się sprowokować. No, bo ja kocham świadków Jehowy. Wolę dać im chleb niż ołowiem nakarmić. No, trudno byłoby ich, chyba żeby pan strzelał do cywilów, bo jak pan wie, oni nie biorą broni do ręki, więc na linii frontu ich pan nie spotka. To fajnie, świadków Jehowy za to cenię i podziwiam, że nie idą na wojnę i do wojska. Ale też chciałem zapytać, jaką bronią Ewę uśmiercił szatan, Ewę i Adama? Jaką bronią uśmiercił diabeł Ewę i Adama? Jaką bronią? No tak, bo oni nie żyją już. Szatan ich sprowadził na drogę grzechu i zmarli na skutek tego, że stracili niedoskonałość, a przyczyną tego było kłamstwo, któremu Ewa zaufała. Czyli kłamstwem można zamordować na wieki. Jak ktoś kłamie w imię Boga i przekazuje to kłamstwo, to jest mordercą czy sługą szatana. Jana 8,44. Tak Jezus powiedział do faryzeuszy, do Żydów. Coś mi się wydaje, że bardzo na skróty pan tutaj idzie z formułowaniem takich wniosków. No ja nie chcę kłamać, bo wiem, że prawda wyzwoli nas i Chrystus wyzwolił już cały świat. Chciałbym zapytać, skąd pan ma mój numer? No z internetu, bracie. Braciszku, z internetu. No nie wiem, czy jesteśmy braciszkami. No Kolosan 1:2, w Chrystusie bracia są i badamy, tylko więcej braci nie ma. A w Allahu to fałszywy Allah jest. Budda jest fałszywy. Trójca Przenajświętszy fałszywy, papież Jan Paweł II fałszywy ojciec, ukradł tytuł ojcowi Chrystusowi. Nie wiem, czy bym chciał skontynuować tą rozmowę w takim duchu. Także ale może... duch prawdy jest dobry, bo nigdy nie umrzesz, ja ciebie skrzeszam. No jednak morderca szatan się boi, bo szatan kłamiesz. I świadek Jehowy kłamce mordują, na wojnę nie idą, ale... Kłamać Jehowa, że zamorduje wszystkich, to nie świadkiem Jehowy, tak, to jest organizacja fałszywych proroków, morderców. Dlatego nie bójcie się tej wojny, bo ta wojna rozpęta, że wszyscy kłamcy będą umarzeni. Wszystkie religie, wszystkie kłamstwo wyjdzie na jaw. Drugi Tesaloniczan, drugi rozdział, umiłujcie prawdę Chrystusa. Tego, co apostoł Paweł się nawrócił, Maria go urodziła. Chociaż nie była jego matką, tylko Bogu urodziła syna. Bogu rodzica, taki tytuł, dostała od swojego... od Jezusa Emanuela, którego urodziła. Chrystus żyje, zmartwychwstał. Apostoł Paweł głosił Chrystusa zmartwychwstanie. A faryzeusze do dzisiaj, że nie przyszedł, że dostali pieniądze żołnierzom, dali, że on nie zmartwychwstał, że to jego uczniowie go wykradli z grobu. No i do dzisiaj w kłamstwo wierzą. I świadkowie wierzą w kłamstwo Jehowy z Ameryki. Ameryka chce nas kłócić, broń nam sprzedać, zabrać węgiel i wszystkie zasoby, jakie tu w Polsce są. Te konflikty amerykańskie przez tyle lat rozbijali państwo, strukturę i niszczyli narody. Irak, ropa, wiadomo o co chodzi. Także nie dajcie się sprowokować, bo Chrystus daje wam spokój. Jana 14:27. Chrystus ten prawdziwy, który żyje, patrzy na to z góry, pociąga za sznurki, dopuszcza naczynia zaszczytne i niezaszczytne. Rzymian 9:17. Faraon, po to się przytrzymałem przy życiu, żeby sławić swoje imię. Czyli Chrystus. 1 Koryntian 10:4 i Chrystus na pustyni pili tą wodę ze skały, to jest Chrystus. Czyli w Starym Testamencie Jahwe to jest Chrystus, a Jehowa zaaktywował się w 1931 rok jako fałszywe proroki organizacja. Mateusz 7:15 udawających właśnie anioła światłości, ale to są mordercy. Tych się bójcie, świadków Jehowy, albo ich skrzeszajcie, jak macie siłę. Mateusz 10:8 prawdą Chrystusową, jako Ojca, Króla, Nauczyciela, Zbawiciela. Mówiąc bowiem pismo do Faraona. Na to cię wzbudziłem, aby okazać swoją aby okazać moc swoją na tobie
aby rozpowszechniono imię moje po całej ziemi. Czyli ten imię Emanuel, czyli Chrystus Król, Sprawiedliwy, jedyny Król na wieki, Łukasza 1,33, Jego Królestwo jest wieczne, Księga Daniela 2,44. Pierwszym królem Saul był w Izraelu, Dawid, Salomon, i Chrystus jest królem nad królami, a Pan Jehowa jest fałszywy, ale król, co wjechał na osiołku i go nie przyjęli, bo mówią, nie mamy króla, tylko mamy Pana Jehowę, czyli Cezara, amerykańskie mocarstwo teraz. No to Chrystus ten żywy właśnie jest w naszych sercach, w prawdzie Jego i w Jego miłości. Mamy walczyć prawdą, dlatego On się wyłączył, bo On jest zakłamany przez Jehowę amerykańskiego, faryzeusz. I oni głoszą to, co głoszą. I ta wojna, oni, ci co ginęli w tej wojnie, zmartwychwstaną, bo zginęli jako męczennicy, a Chrystus zginął. Był zamordowany fizycznie, bo nie umarł, a świadkowie mordują ducha na wieki. Wszyscy przywódcy religijni to robią, dlatego Chrystus powiedział, nie bójcie się tych, co zabijają ciało, tylko tych, co mordują kłamstwem. Czyli życie, czy duszę mordują, a my jesteśmy życiem, czyli duszą. Bo z całej duszy mamy wielbić Boga, to jest Chrystusa Ojca z nieba. I Mateusz 10, 26 tu jest napisane. Celnik Mateusz napisał. Przeto nie bójcie się ich. Dlatego ważne jest, że kłamstwo to śmierć, a prawda Chrystusa to jest nieśmiertelność. Dlatego idźcie za prawdą Chrystusa i bądźcie aniołami i wybierajcie. Ewa źle wybrała, wybierzcie dobrze.